Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek. Niebezpieczeństwa związane z przywilejami. Prorocze przesłanie Amosa nie ograniczało się do historycznej sytuacji w Izraelu w czasach proroka, ale obejmuje także inne państwa poza Izraelem i Judą. W Starym Testamencie Izrael miał szczególny status, ale nie był jedynym przedmiotem zainteresowania Boga na ziemi. Przeczytaj Amosa 3, trzeci rozdział od 1 do 2 wersa. Słuchajcie tego słowa, które wypowiedział Pan o was, synowie Izraeli, o całym pokoleniu, które wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi, dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. Gdzie idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Hebrajskie słowo znać użyte w Amosa 3:2 zawiera w swym znaczeniu element dotyczący bliskiej znajomości. W przekładzie w Jeremiasza 1 rozdział 5 wiersz wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów, przeznaczyłem cię. Bóg mówi, że znał proroka i powołał go jeszcze przed jego narodzeniem. Podobnie było z Izraelitami. Byli oni szczególną jego własnością pośród narodów. Pan wyznaczył im nadzwyczajne zadania i powołał ich do wyjątkowej więzi z nim. Wszechmogący osobiście wybrał naród izraelski i wyprowadził go z niewoli. Wyjście z Egiptu było najważniejszym wydarzeniem w początkach istnienia Izraelitów. Było Bożym odkupieńczym dokonaniem i wstępem do podboju Kanaanu. Jednak siła i dobrobyt wynikające z ich uprzywilejowanego statusu wybranego ludu, zamiast uświadomić Izraelitom ich zależność od Boga, doprowadziły do pychy i samozadowolenia. Przeczytaj stwierdzenie Jezusa zapisane w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, od 47 do 48. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego wiele będzie się wymagać. Jak wytłumaczysz zasadę zawartą w tych słowach, iż wielkim przywilejem wiąże się niebezpieczeństwo surowej kary za ich nadużywaniem? Pod Bożym natchnieniem prorok ostrzega, że skoro Izraelici są wybrańcami Boga, ponoszą większą odpowiedzialność za swoje czyny. Najwyższy mówi, że szczególna więź Izraelitów z nim niesie ze sobą wyższe wymagania i poważniejsze konsekwencje w przypadku zaniedbań z ich strony. Innymi słowy, Izraelici jako wybrany lud pański powinien bardziej niż inni troszczyć się i liczyć się z tym, że sądami bożymi, gdyż przywileje pociągają za sobą większą odpowiedzialność. Tak więc uprzywilejowanie Izraelitów było nie tylko zaszczytem, ale także obowiązkiem niesienia innym ludom świadectwa o Panu, który obdarzył Izrael swoim błogosławieństwem. Współczesny zbór przyznający się do Chrystusa korzysta z najszerszych i najświętszych przywilejów. Pan objawia się w coraz to większym świetle. Nasze przywileje są daleko poważniejsze od przywilejów ludu Bożego,
dawniejszych czasów. Pomyśl o wszystkim, co otrzymaliśmy od Zbawiciela jako Adwentyści Dnia Siódmego. Dlaczego odpowiedzialność związana z tymi przywilejami powinna nas przywoływać do trzeźwego myślenia? A może przywykliśmy do otrzymanych przywilejów i traktujemy je tak, jakbyśmy na nie zasługiwali, jakby się nam je należały? Czy nie jest tak, że zamiast odpowiedzialności odczuwamy samozadowolenie? Jeśli tak, to jak to zmienić? Dziękuję.